Witam z mojego studia. Mam mikrofon. Krz, krz, krz. Próba mikrofonu. Raz, raz, dwa. Raz, raz, raz. Dobrze, wjechał. Mam nadzieję, że się nagrało. Tu mam ściągawkę, bo wiem, co w tym odcinku, w tym studiu będzie nagrywane. Jestem przygotowany. A tu montuję dla Was kolejny odcineczek, którym to intro właśnie będzie w tym miejscu wklejone. A ja z tej oto ściągawki, która jest napisana na mojej ulotce, będę Wam mówił poszczególne rzeczy w tym odcinku. Bo to nie jest tylko jeden odcinek, to jest znowu kilka dni złączonych w jeden, do których zapraszam. Siema. Wczoraj byliśmy na gokartach, które widzieliście przecież przed chwilą, więc wszystko już wiecie. Ale co jest najfajniejsze, że po gokartach została mi fajna pamiątka, a to znaczy rękawiczki rajdowe. Takimi były wczoraj, bo dzisiaj to już są rękawiczki artystyczne do graffiti. Ach, siema. Idziemy... Co? Nie idziemy. Stoimy. Żartuję. Jeszcze raz. Siema. Dzisiaj malujemy drugi dzień to, bo wczoraj zaczęliśmy, teraz będziemy kończyć. Jesteśmy już ładnie rozłożeni, ale pokażę Wam, co się kryje tutaj dalej. Żeby nie było. Żeby nie było tak hop-siup. Pokażę Wam, co tu jest grane. Odcinkowanie. Widzicie tego luja? On nas nie słyszy, bo ma słuchawki. Ale możemy go obrażać. Ty, lamusie, nie umiesz i tak malować. I tak nie umiesz malować. Co? Nie słyszę tego. I bardzo dobrze. Co? Nieważne. Siemanko, chciałbym Cię serdecznie zaprosić do subskrypcji tego kanału i od razu za to podziękować. Od teraz ksywki wszystkich nowych subskrybentów wrzucane będą tagiem na ścianę, więc śmigaj zakładać kolejne konto na YouTube'a i dawaj mi tu suba, bo będziesz miał taga na ścianie. A tak na serio, to mam nadzieję, że ta forma Wam się spodoba. Zapraszam również do komentowania, bo na wszystkie odpowiadam w sekcji komentarzy tam na dole. Tego samego dnia, kiedy rysowałem ten pierwszy rysunek, który właśnie zobaczyliście, wróciłem do domu, porysowałem sobie jeszcze na kartce, bo doszedłem do wniosku, że dawno nie robiłem grafa, więc dlaczego nie? Więc szybciutko pokażę Wam, jakiego grafa stworzyłem na kartce już teraz. Jak się podobało? Myślę, że wyszło świetnie. Dawno nie rysowałem na kartce, więc byłem tym zajarany.
Dużo to super nie trwało, ale zajęło to z 2-3 godzinki, więc pamiętajcie, praktyka na kartce czyni mistrzem i zanim na ściany robimy na karteczkach, bo po co się martwić i marnować puszeczki. Nieważne. Następnego dnia pojechaliśmy z ziomeczkami do centrum Liverpool na skatepark. Ja miałem resztki farbek, takie jakieś 3-4 ciary odcienie po ostatniej właśnie tej dupeczce i postanowiłem sobie, że jakkolwiek bez projektu i pomysłu jestem w stanie to wykorzystać na skateparku. Nie nagrałem wszystkiego, padła bateria. Ale będzie przydatna. A co może przychodzić? To ja sobie będę przychodził właśnie, tak? Tak, wycinam nieraz. Ale to nie, to zrobię tak, że będę chodził i po minucie będę się ruszał. Says you came alone. Your name brightens up my nights. All those heaviest stones, darker places of my life. And now I'm safe. Now I feel connected. I can always come back, yeah. Ostatnia rzecz i najlepsza, najfajniejsza rzecz w tym odcinku, może nie najfajniejsza, bo ta pani na pierwszym, co była na samym początku filmu, jest naprawdę super i ciężko będzie to przebić, ale wypełniliśmy właśnie nasze pierwsze zleconko dla klienta ze Stanów Zjednoczonych. Pierwsze dolce do tej kieszeni dziś wpadły. Dostałem pozwolenie, że mogę o tym nagrać, powiedzieć, pokazać. A więc nagrałem timelapsa, albo inaczej mówiąc, zrzut z ekranu. Przez 3,5 godziny cały czas jak malowałem te cztery postacie, bo chodziło o namalowanie czterech postaci. A w zasadzie to już teraz macie i oglądajcie, co się działo. Now I'm safe.